Siema ludzie, Mejo z tej strony, jest ze mną Repus. Dzień dobry. No i pogrywamy sobie znowu w Europkę, na naszym fajnym modzie. No a miałem przed chwilę włączoną kamerkę. Pomniałem wyłączyć. O, mój król osiągnął wiek... emerytalny. O Boże, emerytalny, tak. I zgadnij co? I nie dostał renty. Mam 20 legitymacji. Ja mam 85 jeden... Republican Tradition. A no właśnie, miałem iść teraz w Idea, czy w co miałem iść, bo już nie pamiętam. Miałem Idea w cholerę mało. Czy miałem teraz akurat iść w technologię, bo jestem... Ja w technologii miałem iść, bo jestem zacofany. No, jest ta propozycja. Barania. Baranina. Expand the Arsenal. Teraz Educate, Military Power. Dobra. Całe wojsko tam i klikniemy do końca, sobie. Ej, do końca gry zyskuję większy... Biorę, kuźwa. Zyskuję do końca gry, w sumie tam zwiększony limit floty i tak dalej. Zmniejszony czas rekrutacji. Mogę z Karyntią sojusz, czy z nią mam? Nie mogę, dwa mi brakuje do sojuszu. Neutral attitude towards Venetian Army Strange. Co mają do siły mojej w armii? Gdzie w ogóle jest moja armia? Ej, armia mi się zgubiła. O! A nie jest tutaj. Co mają do mojej armii? Mogę poprosić papieża, żeby tego... podniósł mi legitymację. Ciekawe, czy się zgodzi. Nie! Takie nie, śmieciu. No mam z nimi, kurczę, ten sojusz... Znaczy nie. Dobra, teraz się zgodzę. Czemu nie mogę im wysłać? No, żąda ode mnie, żeby dołączył do krusady. No dobra. Kto jest czyim rywalem? Ja mam ich ustawionych jako rywali? Mogę ich wypierdzielić? Mogę. Dobra. Ja muszę ustawić rywali w ogóle. O, Francja. Sojusz od Karyntii, akceptuję. Osmani. Bizancjum Milan sobie chyba ustawię jako rywala. An Italian Merchant. Chciałeś sojusz z Osmanami, teraz stawiasz jako rywali. No bo mogłem wybrać ich albo ciebie. No to mnie. Wojny tak między nami będzie niedługo. Fajnie. Nie obraź się, ale będę kraść trochę inkomu z twojego trade node'a. Czemu? Będę go przenosił do Wiednia. Czemu? Nie wiem, bo jesteś tak jakoś blisko i mam w ogóle 9%. I masz zasięg do mnie. No. Chcę złościć ciebie? Wiesz, jakie mam zarobki? 16. Chcę złościć ciebie? Ty masz 20. Ja mam 18. Masz doradców? Właśnie żadnego nie no mam. No właśnie. No. No czemu mi Expand the Arsenal usunęło? A, teraz zwiększa jeszcze! Wow, ja jestem mój mądry. Boże. Zbudowałem tego. 8 chyba tych kaplic, a teraz wynająłem kolesia, który zmniejsza koszt budowania. Bizancjum chce przemarsz wojsk, spoko. Ja nie wiem, jakiego wziąć tutaj kolesia, co oni dają. Diplomatic relation, better relations over time, spy offense, trade efficiency. To wezmę to chyba. Ale on aż 9 bierze. Ale daje dyplomację, co mi się przyda teraz. I to aż 3. A, Racibórz jest moim wasalem, zapomniałem. O, jeden za dużo lidera, to usunę tego. Ale mój król jest, kurde, zarąbistym. On ma... Czekaj, coś gdzieś mnie przyniosło. On ma aż 3, 2, 3, 3. 3 oblężenia, no dziękuję. Twoje prowincje padną w sekundę. O, fajnie. Cash. Nie działa kod, to man, power, 1000. Nie działa. O, dwie Sycylie. Wasz król ma 44 lata i nie macie następcy tronu. A, już mamy królewski mariaż. Kurczę, ale skubany.
Też na to patrzę właśnie w tym momencie. I tego, jak umrze mu król, to będzie mieć tą samą tą dynastię co ja, Palatynat, Górna i Dolna Bawaria. Bo ja mam tego elektywną monarchię i mam to. To samo dynastię mają na razie z Karyntią. No, Karyntia ma D'Anjou? Musiało się Karyntii zmienić dynastię. Śmiesznie. O, będę walczył o sukcesję do tronu. Tak samo jak trzy inne państwa. Z tym ty. Ja? Z kim? Tu jest tak napisane, że na przykład twój król succeed to the throne, jak on umrze. Czyli mam prawa do tronu chyba. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale co, w dwóch Sycyliach? Tak. Ale jak on umrze, to regencja jest chyba, czy on właśnie ma regencję, za Giovanni Appiano. Tylko nie wiem, co to kuźwa jest. Flaga jest taka. To po fladze poszukam. A, Pisa chyba. Ale nie, bo jak ja najadę na tego, od dwóch Sycylii na króla, to że pisze... On w ogóle nie ma następcy tronu, to jak może mieć regencję? To może, nie wiem, tam młodość regencji for. Może jak zginie, to on będzie z regencją im robił. Bo nie wiem, kto to jest, bo po fladze nie rozpoznałem. A to Pisa chyba nie jest, bo tam były trzy... Znaczy, był krzyż bezdolnego tego... bezdolnej nóżki. O Boże, mi zdech właśnie. 3-3-5. Czekaj, bo mam 15 opcji do zrobienia. Dodge będzie miał aktywną lub pasywną rolę. Jeden prestiż, our ruler is an ambition dodge? Oczywiście. Administrację tracę, czy republican tradition, natomiast 10 diplomatic powera i military powera mi wzrasta. Jakieś concilio power mi też wzrasta. Czekaj, bo to wezmę. Zobacz, czy obok tego znaczka Świętego Cesarstwa Rzymskiego nie masz jeszcze jednego znaczka. Takie jakby, wiesz, wejście do papiestwa, tylko że będzie trochę inaczej to wyglądać. Nie mam. O. Bo po tym, co ty mówisz, to wiesz, tak po domysłach to myślę... Po domysłach myślę. Domyślam się, że masz jakieś te frakcje po prostu rządzące krajem i dlatego ci zawsze piszę, że masz plus 20 siły dla kogoś innego albo coś takiego. Może masz, tylko że są ukryte i nie masz wglądu do tego. O, mariaże mi tutaj powyskakiwały. Ja muszę pousuwać prowincję z cesarstwa. Wkurwić trochę Austrię. O, od razu lepiej. Teraz nie możesz żądać ode mnie tych prowincji. Ja minus 1 stabilności, a to, że zażąda milion, ja też. W sumie, milion za boost stabilności, to nie zrobię tego. Albo War Exhaustion mi się zmniejszy o 2, jak poświęcę 457 dyplomacji. Boże. Dobra, zaraz będzie technologia. Ale będę mieć nieziemsko wysoką autonomię w tych trzech prowincjach, które wziąłem od Austrii przez te unlawful territory. Dobrze ci tak. W sumie tylko w jednej prowincji to zostało. O, czy ja chcę innowacyjne technologie? Minus 15%, co mi da to? Koszt technologii minus 5%, spoko, to może być. To się przyda na dłuższą metę. Mogę mieć dwa... Ja tu szukam, gdzie mam napisane. Zaraz, reform the diplomatic, co to robi? Okej. Okay. To może trochę handlowych sobie pobudujemy. A teraz szukam kuźwa opcji, gdzie jest ta stabilność napisane, bo nie mogę znaleźć. Kardynałowie. Wchodzisz w misję i decyzję.
Na żółto, Information National Values. I najeżdżasz na kopertę. Na kopertę, a. Ja mam 414, a potrzebuję 800. Dobra, 750 spadł. O nie. Radę range mi wzrósł o 10. Technologię to chcę... Znaczy, jeżeli chodzi o militarne punkty, to chcę technologię, bo będę mieć dwie nowe jednostki. Ty jesteś 4-4-4, ja 6-6-6. Przypadek nie sądzę. Ale ja mam 15 tych idei, no, a ty 7. Skąd wiesz, że mam 7? Podglądasz mnie. Idzie sprawdzić. Jak? Klikasz prawym na moje państwo i obok tej żarówki to jest ile blokowanych idei. Masz więcej prestiżu ode mnie. Idę się pociąć. Padnę do Morza Czarnego i moja bluzka będzie czarna. Aha. Myślałem, że zasolona. Nie, to do Morza Solnego. Martwego. Solne. Każde morze jest słone. Solne, a nie słone. A gdzie jest Morze Solne? Wszędzie. Kurwa, nie wiem co gadam nawet, otwierdzielam jest. O, włączyła mi się muzyka z tego DLC-ka. A co, pobrałeś DLC z muzyką? No, to co ci podesłałem wtedy. Guns, Drums and Steel. Ja sobie posłucham u ciebie, jak w grze brzmi. To jest odcinek chyba 10, jak się nie mylę. Co jest? To jest odcinek 10. Aha, no. Serii. To w 11 minucie się załączy. No niestety, ty masz większe wyświetlenia, bo rzucasz szybciej. Już mi nie piszą na szczęście, że już to było. Widzieliśmy to. Ale nie widzieli, z innej perspektywy nagrywasz. Ja nie wiem, czego oni się w ogóle ciebie czepiają. A ja wiem, jestem słaby. To smutna prawda, nawet w szkole mi mówią. Jesteś słabym youtuberem, tak mi dosłownie mówią. Nie oglądam twoich filmów, masz łapki w dół. Jesteś na tyle sławny, że w szkole do ciebie? O, będę mieć tą samą dynastię co Karyntia. Bizancjum ma bunty. Czyli w sumie będę mieć tą samą dynastię co Sycylia. Perfekto. Tylko przejmę ich tron potem i będę mieć personalną suczkę. Połowę tych Włoch. Ale oddasz mi, prawda? No jak mi oddasz Serbię? 4 prowincje za 4. O, będę ci mógł oddać Sienę, Grotesso, Abruzji i Picardię. Piscarę, nie Picardię, to jest we Francji, co ja gadam. Kurczę, nie ma tutaj na Sycylii żadnej takiej prowincji w środku, którą bym sobie zażądał od tak. No. Tak myślę, takie małe kółeczko w środku będzie, a ja chcę na przykład Gruli. Choć że Gruli nie ma. Ale takie na przykład w Gruli chcę takie małe w środku. No w sumie nie ma żadnej prowincji, tak. A Bruzji byś mógł wziąć. To wtedy będziesz pomiędzy tym, Sycylią a biorę Abruzji jest... i Lukanię. Lukania, gdzie jest Lukania? Bardziej na południu. Aha. I tyle. Jeszcze ktoś będzie miał prowincję we Francji. No. Nie wiem, czy to takie bezpieczne, bo te Francja się będzie upominać, a nie? Jeszcze w międzyczasie, nie wiem, Afrykę podbije. Merkantylizm is right, albo teraz merkantylizm national spy defense spada. Przychody z handlu wzrastają. Wolę merkantylizm, to bardziej przyszłościowe. To nie mój Royal Marriage z jakimś państwem Lower Bawania. Bawaria. Zdechł. Great. A w sumie mogę... Wyrąbałem to państwo. Nie wyrąbałem tej prowincji z cesarstwa. No to zrób to lepiej. Robiłem. Już cię... W sumie bardzo cię chciałbym... prosił już o zwrot. No. W sumie bardzo chciałbym, Bawaria. Żeby mi jakiś niska bunt Niska Bawaria wybuch. Znowu, Boże. Dolna Bawaria chce sobie już. Ja chciałbym, żeby jakiś mi bunt w tej prowincji wybuchł.
Ponieważ wtedy od razu spada ten unrest, spada o 10, czemu 20 go zniszczy. 20, no. Ja mam ryzyko buntu 80%. Co ostatnio grałem chyba Polakami, to sobie specjalnie właśnie bunty robiłem w prowincji, by później je niszczyć. No, ale to było bez sensu, zanim to wprowadzili, że te bunty były non-stop. To tak się nie działo. Jak był bunt i go rozbili, to potem był parę lat spokoju. L3 to było głupie. Tam nie można było w ogóle buntu jakby się pozbyć. Nawet jak miało się zero tego infamy. Powiem, że grałem Turkami chyba wtedy drugi sezon singla i właśnie zdechłem przez to, że na Bałkanach miałem cały czas bunty. Plus mój król żył 5 lat. Był król, 5 lat rządził, miałem wojnę i zdech. Miałem 15 lat spokoju. O Boże. Jeszcze dobrze było, jak spłodził kogoś, bo tak to musiałem czekać 5 lat w ogóle, czy 10, aż ktoś na tron będzie chciał przyjść. O. EU3 było niedopracowane. No i tak, fajno. To było bardziej dynamiczne. Czy ja wiem, czy było bardziej dynamiczne? No tak, pierwsze to, że szybciej dni leciały tam. Ponieważ no, mniejsze wymagania. Było mniej rozbudowane, no ale... Było o tyle bardziej dynamiczne, że nie było właśnie tego... tej autonomii, tego wszystkiego, mogłeś zabierać prowincję jak chciałeś. A on na przykład nie wiem. Nie było koalicji przeciwko ciebie, tylko musiałeś uważać, żeby tego limitu infamii nie przekroczyć i tyle. Albo na przykład jak się, chodzi mi właśnie o to, że jak była jakaś wojna, to przychodziło się na prowincję i się ją po prostu szturmowało od razu, bo szturm był skuteczny, nie tak jak teraz. To szturm jest fajnie skuteczny. To akurat dobrze zrobili, bo szturmowanie okopanych, wiesz, takich tych, nie było jakoś tego. Skuteczny. Dopiero jak zniszczysz mury, to szturm jest bardzo skuteczny. Ale żeby zniszczyć mury, to musisz mieć armaty. Wcześniej znikła szansa, że się to zdarzy, bo musisz wyrzucić 14 chyba, żeby zniszczyć mury. Ale ogólnie mi chodzi właśnie o to, że nie chodzi mi o realizm, tylko o sam fakt, że to się niszczyło i tak dalej. Znaczy, nie, no że... tutaj też tak już idzie na samym, wiesz, pod sam koniec, jak masz armię po 40 tysięcy, bo wszędzie masz, wiesz, piąty poziom tego fortu i możesz trzymać na jednej prowincji po 60-70 tysięcy ludzi, to potem wchodzisz gdzieś, gdzie jest drugi czy trzeci poziom fortu i kogoś szturmujesz. Widzę. Jeszcze. A nie, w zeszłym odcinku jej już nie było chyba. Powstała teraz. Aha. No to i tak długo nie pożyją. Oni słabi są, kuźwa, niepodległość otrzymują po 5 latach, Polacy tam 123 czekali spokojnie, bili Ruskich, śmiali się z nich. Mam tylu wolnych dyplomatów, polepszymy sobie dyplomację z sąsiadami może. Czemu wszyscy mnie tak nienawidzą? Dynasty lose elections, the fuck? Aha, ja za to dostaję ujemne te. Aha, dobra. Już to chciałem wyłączyć, ale patrzę to od ciebie. Wow, dzięki. Mam niską legitymację i kosztowało mnie 5 punktów ten twój królewski mariaż. Dobrze, a król ci zdechnie za pół roku. A niech zdycha. Będę mieć tą samą tą dynastię co Sycylia i ta Karyntia. Aż sobie z tobą polepszę relacje, cieszysz się? Tak. Ja w sumie z tobą też. Już jest plus zero. Od dwóch lub trzech minut gra mi jakaś muzyka trochę jak z filmu romantycznego, kuźwa. I sobie kuźwa wyobrażam tylko parkę dwóch na, nie wiem, na jakimś balkoniku nad wodą. O. Ale zarąbiście mi tutaj nagle Expand the Arsenal weszło. Nie wiem co to za opcja, ale zarąbista jest. Bo na przykład zmniejsza mi koszt budowania statków oraz na przykład teraz mi produkcję zwiększa, ostatnio zwiększyło mi limit statków. To do końca gry aż. Wow, no to silne. I to się upgrade'uje, ponieważ najpierw było za 200 za 200 monet. To monety, ta? Już mi się upgrade'uje.
Bizancjum ma bułgarskich patriotów. No mówię, zaraz, że dostają Bizancjum na pół się przetnie. O, z tego, zachodnie schizma. Opowiedzieć się za popem w Rzymie, czy za Avignon? Do Rzymu mamy bliżej. No, w sumie. Repus lagujesz. Nieprawda. Nieprawda. Czemu Rzym jest taki duży? Nie, no muszę kogoś zaatakować teraz. Co już z Kolonią, Mańcem, Modeną, Papa, State i Savoy. A jak i zaatakuje, to kto się dołączy do wojny? Upper Bawalia, dwie Sycylie, Karyntia. Chcesz do wojny? Chcesz czy nie chcesz? A z kim? Z Ferrarą, a oni mają sojusz z Kolonią, Mańcem, Modeną, Papą oraz Savoy. I Sardynią. Dawaj. Nie żebym się jakoś przydał w tej wojnie, ale może... W wojnie mogę być, najwyżej cię wspomogę finansowo. Deklaruj. I jak wygląda... A nie, nie mogę jeszcze wziąć pokoju, bo starajcie jak wojna wygląda. Wypowiadasz wojnę, sprawdzasz jak wygląda wojna. Znaczy bierz pokój od razu. Co? Ej, sorry, to była pomyłka. Nie, misklik! Nie tą wiadomość wysłałem. W sumie to zrobimy tak. Give subsidies. Idioci mnie zaatakowali. 10 tysięcy na 13 plus mam chyba rzekę po swojej stronie. I jeszcze przyszło wsparcie 50 tysięcy. Masz. W taki sposób cię wspomaga. Czekaj, bo mi wyskoczyło 5 okienek. Jak tak mi wspomogłeś, to dziękuję. No. Poczytaj sobie jedno okienko. Ej, pogorszę z tobą relację. Ponieważ mam albo to, albo stracę stabilność. No dobra. I mam jednocześnie jest o subsydię mi dałeś. No. Jednocześnie mam na ciebie tam chyba dyplomatik tego z czasu z Beli. Ja mam na ciebie. Nieważne. Dyplomatik insult. Damny. Trasy 10 nawal. I tak tego nie używam. Dobra, statki. Pilnujcie handlu w Wenecji. Ale ta wojna jest tak bardzo wygrana. No, widzę. Jeszcze Sycylię masz po swojej stronie, o Boże. No, oni całe południe się zajmą, jeszcze wojska podeślą, Karyntia wspomoże. Nie, Sycylia akurat się z Sardynią tłucze. Ej. Nie wiem, jak oni się tam znaleźli. Czekaj, wiesz, co jest moim sojusznikiem? Ten południowa Bawaria, raczej górna Bawaria i dolna Bawaria. To walczy no. Teraz w wojnie górna Bawaria kontra dolna Bawaria. Teraz, czy... No bo... mogę przejść się do tego, do Bawarii, jak śmiesznie. Ale czekaj, ponieważ... A dlaczego? Znaczy, masz wojnę z nimi, czy nie? A, bo Karyntia jest w wojnie po twojej stronie, a Karyntia jest cesarzem, więc można chodzić po całym tym... HR. A anuluję, aż Upper Bawaria mi tak nie jest potrzebna. A tak to wojna z Karyntią bym miał. No najlepsze obleganie. Kurczę, nie mam żadnego... A nie, mam jednego generała z jedną gwiazdką obleganie. 53% na minusie. To sobie poczekamy na tej wojnie. O, mogę anektować Neitrę. Tylko nie mogę tego zrobić w trakcie wojny. Jezus, przepraszam, ale mi się odbija. Ja mam jakąś opcję. Request new cardinal. No. One of your usual seats in the college is empty. To są eventy związane właśnie z tym papiestwem, Paweł, które jest tutaj nigdzie, wiesz, nie zaimplementowane tak jakby. A to bierę, walić to. Jolo, i zaędą kurde w tenisa grać z papieżem. O, jak miło, akurat military mi weszło. Ale to daje takie bonusy, 0,05, ta technologia. No bo tutaj te technologie są takie, że dopiero jak jesteś 4-5 technologii do tyłu, to zaczynasz to odczuwać tak naprawdę. A polityczny kardynał, dawaj, jolo. Co to jest? The Hope has appointed our nominee cardinal. Change cardinal our lands i tak dalej. Excellent. Dobra, waj, co się stało. 35 administracji dostałem. Fajnie. Za darmo? Tak. No to zostanę po stronie papieru. Nasze relacje poprawiły się o 30 i taki event dostałem.
Dobra, zmienię sobie tego generała, który pomaga w oblężeniu, na tego generała. On ma plus jeden do oblężenia. I już skoczyło trochę. W ogóle na cholerę stoi tyle wojska na Ferrarze. A już się bałem, że gra mi crashuje, bo była taka zacina jak w Skyrimie przez sekundę. Jeszcze ktoś ciekawy wojna? Nie. Ja tylko Ferrari wezmę. W ogóle jak jestem do tyłu? Jestem do tyłu o dzień. To nic złego. No ale to tam... Zawsze jesteś Mołdawia o bije, dzień, dwa do tyłu. Czemu nie bijesz Mołdawii jeszcze? Ona się zaraz rośnie. Nie biłem Mołdawii, bo miałem tą regencję, a teraz w sumie chcę ich zaatakować, ale zapomniałem o tym, szczerze. Dobrze, że ci wspomniałem. Oni mają 11 tysięcy. Czekam, aż mi bunt wybuchnie na tych ziemiach, które przejąłem od Austrii, bo nie chcę, żeby mi bunt w trakcie wojny wojska wybuchł. Wojska zabierz. Wojska zabierz, masz większą szansę. Tak, ale i tak mam... Ile? 8%, że 6%, się... 6%, znaczy... 2%, 2%. No, ale w sumie jest 7,8% miesięcznie, że się zwiększy. Zmniejsza nie chcę, autonomię. Że im większa będzie ta... Właśnie im większy będzie unrest, tym szybciej autonomia rośnie, dlatego nie chcę nic z tym robić, bo w tym modzie autonomia się zwiększa, jak masz ryzyko buntu. Dobrze, że mi powiedziałeś, bo chciałem zmniejszyć autonomię w jednej z prowincji. Dostaję pół autonomii co miesiąc, no to fajnie. A ja 0,1 w tych trzech prowincjach. Dobra, zablokowałem pedała na Steamie, okej. O Boże, aż tak źle? No, chciałem ich spamić mieć. Och, co za skandal. Raz jeden stabilności, 50, to oczywiście, że wszystko byle niestabilność. Albo to, tutaj Diplomatic Reputation. A kurde, nie będzie. Dobra, Ferrara przejęta. Chip Building Time. Chip Cost, ale fajnie. Chcesz mieć wojnę jeszcze z Genoą? Bo jak wypowiem wojnę tej Mołdawii, to Genoa i Georgia im pomoże. A to za moment ci powiem, sekunda. Muszę sprawdzić, ile Genoa ma w floty. Ja widzę jeden statek i 1000 żołnierzy. Czekaj, na G. Genua ma aż 4 floty, Boże, ja to przegram! Na moje 20 parę. A chcę zobaczyć, ile ja mam, Wenecja. Na V chyba, to było na V czy na V? Na V chyba. Kuźwa, nie ma napisane. To od total kliknę, będzie chyba szybciej. Dobra, 27. Zrobię to, co ty powiedziałeś. Wyniosę ludzi i chcę, żeby ten bunt wybuchł. Jest 88% już. Chcę mieć tak, spokój. Od papiestwa dostanę War Reparation. Mogę kazać im anulować wasalizację. Jest cancel wasal? Tak? No, mają okay. Urbino i Romangę jako wasali. Ale Romanga jest anektowana. Nie, to jest osobne państwo czy anektowane? Osobne, okej. Okay. Nie, Romanga jest osobnym państwem, tylko kolor mają taki sam, no jak właśnie, państwo profieskie. Właśnie, dlatego się dziwię. A jeżeli chodzi o Release Nations, to już oczywiście mniej chętne. Mantua, Lucca, Florencja, a Bolonia. Mantua i Bolonia mają to samą prowincję do odzyskania. No masz tylko 19 warscora przeciwko niemu, no to... To w sumie chyba, nie wiem, Romanie anuluje, ponieważ będzie dobrze teraz. I wezmę trochę hajsu. Okej. Więc sama wojna z nimi się skończyła, z papiestwem. No jeszcze Mainz, Kolonia i Savoy. Dwie Sycylie dostają po dupie w swojej Prowancji. Savoy nie chce skończyć wojny, Kolonia. Nikt nie będzie chciał, tylko Ferrara. Żeby państwo, żeby komputer się zgodził na wojnę, to musi mieć niski ten war enthusiasm. Dopiero wtedy się zgodzą na biały pokój. No, mogę przejść po tych państwach, zapomniałem, że mówiłeś.
No. I teraz tam przejdę i im pomogę, żeby dwie Sycylie z wojny nie wyszły. W ogóle gdzie te dwie Sycylie mają wojsko? Znowu lagujesz. Ty lagujesz. Zarabiam 14 aż z doradcą, który ma plus 1 i z doradcą plus 3. Wow, ja mam 3 doradców na pierwszym poziomie, zarabiam 11. Moment, bo mi okienko wyskoczyło. W sumie, czemu ja wartaxów nie podniosę? Tutaj dostanę merkantylin, spada stabilność, ktoś opuszczał moje państwo, ale... administracja mi wchodzi. On opuszczał moje państwo, administracja, albo oni i oni. To opuści ten od inflacji, chyba że inflacja... Nie, inflacja jest zero, no to ty opuścisz państwo, dostanę 20 administracji i sobie dam kogoś za ciebie. Wow, 31 minut. A trochę zaraz... się zasiedzieliśmy. No, produkcję sobie zwiększę. O. To żegnamy was. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie. Na razie. Pa.